Cześć! Dziś na warsztacie mam mini laptopa Asusa, model EEPC901, na którym zainstaluję Windows 98 SE. Wszystko zaczęło się od oferty na chińskim portalu. Znalazłem tam adapter umożliwiający podłączenie dysku MSATA do mojego Asusa. Asus 901 używa dysku SSD, ale z interfejsem mini PC i Express. Mimo tego, że fizycznie wygląda ono jak MSATA, jest ono elektrycznie niekompatybilne z MSATA. A zamontowanie dysku bez tego adaptera może skończyć się jego uszkodzeniem lub nawet spaleniem. Drugą niespodzianką, jaka nas może spotkać w tym laptopie, jest metalowy ekran na dolnej pokrywie. Ponieważ nowy dysk jest zamontowany wyżej, jego elementy mogą zostać zwarte przez metalowy ekran pokrywy. A jak widać, przewodzi on prąd. Jeśli w laptopie mamy starą wersję BIOS, nasz dysk MSATA nie zostanie wykryty. Musimy zaktualizować BIOS. Zatem czas na fleszowanko. Wszystkie pliki dostępne są do ściągnięcia na stronie Asusa. Chwila prawdy. Udało się. Laptop działa i wykrywa dysk MSATA. Czas na instalację Windows 98. Uruchamiam laptopa z dyskietki startowej. Instalację uruchamiam poprzez polecenie Setupco. Instalacja przebiegła całkowicie standardowo, bez niespodzianek. Kolejnym krokiem są sterowniki. Dlatego Asusa nie ma dostępnych żadnych oficjalnych sterowników dla systemu 98. Na początek instaluję uniwersalny sterownik graficzny VBE. Jest to standardowy sterownik wyświetlacza dla systemów Windows 9X, oparty na głównej koncepcji standardowego sterownika VGA SYS z obsługą ogólnego rozszerzenia BIOS VESA. Sterownik zainstalował się bez problemu. Mogę zmienić rozdzielczość i głębię barw pulpitu. Następnie instaluję sterownik dla karty dźwiękowej. Jest to High Definition Audio Sound Driver 9, przeznaczony dla Windows 3.11, ale działa także w systemach 98. Sterownik zainstalował się, restartuję komputer. Mam dźwięk. System się zawiesił. Uruchamiam system w trybie awaryjnym. Zgodnie z plikiem README, dodaję do system INI odpowiednie wpisy. Kopiuję ręcznie odpowiednie pliki do folderu systemowego.
Restart. I tym razem gra muzyka aż miło, ale tylko przez wyjście liniowe wbudowane głośniki milczą. Czas teraz na najważniejszy test. Czy pójdzie na tym dum? Podczas kopiowania dużych plików miałem problemy ze stabilnością, system zawieszał się. Okazało się, że włączenie opcji DMA dla dysku twardego w menadżerze urządzeń naprawiło ten problem. Bez problemu działają także stare NFS. Italian style, beauty, speed.
3, 2, 1, go! Niesamowite, obie gry działają bez żadnego problemu. W komputerze działa także USB i mogę przenieść dane poprzez pendrive'a, super. Poza tym działa trackpad, ale w ogóle nie działa sieć. W laptopie muszę jeszcze wymienić baterię CMOS, ale to już temat na kolejny film. Dziękuję za oglądanie odcinka, zapraszam na kolejne filmy na kanale.